Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, akurat dzisiejszy odcinek jest na prośbę widzów. Akurat prosiliście, żebym tutaj skomentował jakąś odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zawiadomienia na ministra zdrowia w związku z nieogłoszeniem konkursu na głównego inspektora sanitarnego. I zapraszam na odcinek, będziemy to analizowali. Proszę Państwa, jak się można było spodziewać, tutaj była odmowa wszczęcia śledztwa i zostało to umorzone na podstawie artykułu 17, paragraf 1, punkt 8, zgodnie z którym nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. No i proszę Państwa, i co to oznacza, tak tłumacząc na język polski, bo widzę, że też niektórzy nie rozumieją tego. Oznacza to, że taki sprawca po prostu ma immunitet. A immunitety, oprócz takich immunitetów dyplomatycznych, o których chyba wszyscy wiedzą, to posiadają również posłowie, senatorowie, sędziowie, prokuratorzy, ale również adwokaci i radcy prawni w pewnym zakresie. W trakcie sprawowania urzędu członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność jedynie przed Trybunałem Stanu, właśnie za naruszenie konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem. Uchwałę o pociągnięciu właśnie członka Rady Ministrów przed Trybunałem Stanu podejmuje Sejm na wniosek prezydenta większością 3/5 ustawowej liczby posłów. To jest na podstawie artykułu 156 Konstytucji Rzeczypospolitej. Taki wniosek również może złożyć grupa 115 posłów. Na czym polega taki immunitet materialny takiego parlamentarzysty, z którego również korzysta minister zdrowia? Otóż ten immunitet parlamentarny jest tak zwanym przywilejem nieodpowiedzialności. Nie można zrzec się immunitetu poselskiego, gdyż on nie jest przyznawany jakby poszczególnemu takiemu członkowi parlamentu, czy tutaj poszczególnemu członkowi Rady Ministrów, ale instytucji jako takiej. Tutaj jest również konieczność jakby spełnienia takich dwóch przesłanek łącznie, żeby można było uznać, że powiedzmy takiego zachowania, takiego posła, czy takiego ministra pozostaje właśnie w granicach immunitetu parlamentarnego, immunitetu materialnego. Tutaj chodzi o przede wszystkim działalność wchodzącą w zakres sprawowania właśnie takiego stanowiska, czyli przez członka Rady Ministrów, a także naruszenie praw osób trzecich. Jeżeli tutaj jakieś takie zachowanie takiego posła lub senatora, w tym wypadku ministra, nie jest związane z sprawowaniem przez jego tej funkcji, a doszło do naruszenia praw osób trzecich, no to wtedy nie mamy do czynienia z tym immunitetem materialnym, jest jedynie immunitet formalny. Ale także jest wymagana tutaj uchwała o uchyleniu immunitetu formalnego. No i proszę Państwa, i tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.